Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, nie, w pierwszym odcinku z Turmoila. Moi drodzy, co to jest za gierka? To jest gierka taka fajna, śmieszna, połączenie jakiejś strategii, ekonomii, indie. Pewnie 99% z was zna tą grę, bo ona przecież nie jest od dzisiaj, ani nie od wczoraj, ani tym bardziej nie od pojutrze. Natomiast na tym kanale jej nie było i w związku z tym, że twórcy gry, widzicie, ile ostatnio jest dużo ciekawych gier, ile ostatnio dostałem dużo gier od tych twórców, różnych fajnych gier, za to wam dziękuję, twórcy, bo możemy tworzyć content, nie wydając nawet PLN-a. I dla was ogromne propsy. I może też na tym kanale Turmoil się pokazać. I możemy sobie przejść kampanię. O co w niej chodzi generalnie? Będziemy tutaj robić kampanię od samego początku w Turmoilu, więc będziemy poznawać samouczek. Generalnie ja to dzisiaj odpaliłem, pograłem chwilkę i stwierdziłem, że to musi być na live, to musi być na tubach, bo ta gra jest niesamowicie dynamiczna i śmieszna. Zotu, dzień doberek. W końcu będzie co oglądać. Maciek, a nagramy sobie to, tamto i to. Maciek, kurde, co ja mam robić? Dokładnie, nagramy sobie to, tamto. Ham, nie ham, ale wypada. Dobry wieczór, Feli. Ja się z nikim nie przywitałem. Oczywiście nagrywamy na live. Jedziemy Turmoilem. Podobno wszystkie poprzednie postępy, tak. No i dobra, moi drodzy. Drogi Twitchacie, czy mamy grać? Blanche. Blanche, witajcie, czy bycie prawnikiem brzmi interesująco? No cóż, tak naprawdę to raczej nudne, mam już dość, chcę mieć ropę. Czy mamy grać Ricardo? Dzień dobry, pływałem po świecie jako kapitan statku. Przez wiele lat nie potrafię nawet pływać, nie chcę się martwić o to, że utonę, chyba że w pieniądzach albo w ropie. Czy mamy grać Daisy? Miło mi was poznać, zarabiałem dobrze na nieruchomościach, ale na czas na nowy plan, idę pod ziemię, nie lubię się lenić. Daisy? Zarabiałem? A więc, moi drodzy, czy gramy transwestytką? Transwestytą, czy... No, generalnie to jest były agent nieruchomości, który zrobił sobie operację plastyczną. Tyle szmalcu zarobił jako naciągacz na nieruchomości, że teraz nazywa się Daisy. Czyli to jest jakaś... No dobrze, czy po prostu Joshua, jak się masz, partnerze, ten koleś pas bydło wystarczająco długo, aby wiedzieć, że noce na prairie są zimne i samotne. Mam nadzieję, że zarabianie na ropie jest tak proste jak rzucanie lasa. Kogo wybieramy? Daisy, dobra loszka. Piko, ja nie wiem, czy ty byś chciał taką loszkę, która jeszcze tam przed chwilą miała zamiast loszki dużego ptacha, ptaka, dziobaka, poznać bliżej. Moi kochani, dużego ptaka, dziobaka, poznać bliżej. Nie wiemy, ja myślę, weźcie, nie mówcie mi, że Daisy mam grać, go trans. No, nie będę grał transem, no. Już wolę grać tą prawniczką, która już tyle ma włosów, co i ja. A może Ricardo, pływałem po świecie. Dobrze, niech będzie Ricardo. Rozpoczynamy kampanię Ricardo. Witaj, przyszły baronie naftowy, jesteś mile widziany. W moim pięknym miasteczku przemysł naftowy będzie tutaj kwit, ale bierzmy się do roboty. Kliknij wóz, a pokażę ci, jak robić odwierty. W porzo. Klikamy wóz, wskakuj, a zabiorę cię do miejsca, gdzie jest ropa gotowy. No pewnie. No i świetnie, jesteśmy sobie. Witaj w swojej pierwszej operacji wydobycia ropy. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, a ropa będzie wypływać błyskawicznie, elegancko. Zanim zaczniesz wiercić, musisz wiedzieć, gdzie wiercić. Zatrudnij raz diestetę. Siemano, chodź tu, Zbychu. Musimy zapamiętać, że... Szukaj, że radiesteta jest pod D. Dobra robota, teraz daj mu trochę czasu, aby zorientował się, gdzie jest ropa. Da. Znalazł ropę. Czas rozpocząć wiercenie. Wybierz szyb naftowy. Stawiamy tu, gdzie znalazł. Przesuwaj w dół i zwolnij, aby podłączyć ropę. No dobra, to szukamy ropy tu, gdzie on nam mówi, że ona jest. Spoko. Skoro tu jest ropa, to nie omijamy samouczka, bo sam chcę też poznać zasady i chcę też, żebyście wy mieli pełną serię. Trafiłeś na ropę, ale gdzie powinien się zabrać? Do Left Incoming, oczywiście. Incorporated. Ale dla mnie to jest Incomes. Dla mnie to są incomes. Wybierz ikonę wozu. Wybierz ikonę konia. Koń jest pod W. Oczywiście D jest pod radiestetą. Koń pod W, bo koń po angielsku to jest Wurst. Chyba Wurst. To po niemiecku jest kiełbasa z konia. Incoming. To są moje inkomy. To są moje inkomy. Inkomy incoming. To wprowadzenie się skończy, gdy suma pieniędzy będzie z powrotem wynosić 1300. Spoko. To przecież my możemy to wprowadzenie trochę przedłużyć, nie?
Walniemy sobie drugiego konia. I zobaczymy, kiedy zarobimy pieniądze, co? Możemy sobie postawić drugi szyb naftowy. Ciach. Pyknąć go z powrotem też tutaj. Ciach. Pyknąć sobie jeszcze jednego konia. A co? No i tylko jest pytanie, czy to ma sens. To jest pytanie, to, czy to ma sens, bo ja wydaję pieniądze, zarabiam pieniądze, więc marnujemy czas na to samo, co będziemy mieli, bo nie damy rady przekroczyć 1300, nie? Więc poczekajmy na te 1300 teraz. Tak, wurst. Jak ty, Macieju, wchodzisz w tą ziemię, Rajsa, jak wchodzę w ziemię. No dobra, trochę to niepotrzebnie, bo trochę to przedłużymy, ale fajnie jest, bo możemy sobie postawić drugi szyb i drugie koniki zasuwają. Też by tak chciał, ale chyba stawię max 2 na mapę, tak w miarę równo dzieląc na 3 części. Ale ja na tej mapie już nic więcej nie zrobię. Sprzedamy konie i, znaczy ten, dobierzemy do 1300 i pewnie się skończy misja samouczka i zaraz dojdziemy dopiero do pierwszej misji gry. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak będzie. Dobra, robota, wracajmy do miasteczka, chociaż konie dalej jadą. Konie dalej jadą i to jest ciekawe, czy my możemy nie wracać do miasteczka i dalej zarabiać pieniądze. No bo dalej zarabiamy pieniądze. Czy... Ale na przyszłą grę podpowiadam. W porzo. Dobra robota, wracajmy do miasteczka. No dobra, wracajmy. Mieliśmy dwa koła, zarobiliśmy 1400, wydaliśmy 1700. Jesteśmy na 1680. Jak ta matematyka tu działa? Czekaj. A, okej. Okay. Miałem dwa koła, zarobiłem 1400, to mam 3400, wydałem 1700. Czyli generalnie miałem dwa koła, a mam na koniec 1680. To straszne zarobki. To straszne zarobki mieliśmy, moi drodzy. Ratusz, dobra robota, teraz nadszedł czas, aby brać się do prawdziwej pracy. Przyjdź do ratusza, aby poznać swoich rywali i zdobyć działkę na swoje kolejne przedsięwzięcia. No spoko. Siemano. O tak, spodziewałem się ciebie, co mogę dla ciebie zrobić? Stary, kurde, co możesz zrobić? Czy jesteś gotowy na własną działkę? No stary. Ciągać nosem mogę cały dzień. Witajcie, przedstawmy się najpierw wszyscy. Dzień dobry, pływałem po świecie jako kapitan statku, a nie potrafię nawet pływać. Nie chcę martwić się, o to się utonę. Czyżby to było to samo zdanie, co było wcześniej? Ricardo. Witajcie, czy bycie prażnikiem? Siema, jestem Daisy. Byłam agentem nieruchomości, a teraz dodałem sobie cycki, ucięłam ptaka i chcę kopać ropę. No i Joshua, siemano, rzucam lasem. Pozwól, że dam wam własny kawałek terenu. Pierwszy jest za darmo. Za darmo? Za darmo! Dawaj za darmo! Zabierzmy się teraz do wiercenia, zanim zmienię zdanie powodzenia. Za darmo! Dobry dzień, aby uczcić otwarcie mojego nowego banku, otworzyłem konto dla każdego z was. Możesz mnie również odwiedzić, aby zobaczyć raport swojego ostatniego przedsięwzięcia. Spoko! Zobaczmy ten raport. No i gdzie jest mój ten raport mojego ostatniego przedsięwzięcia? Ej! William! William? No dobra, nieważne. To co? Za darmo? A grzyby? A grzyby do Shakesa dołożysz? A grzyby do Shakesa dołożysz, Zbychu? Czy ty grzyby za darmo do Shakesa dołożysz? Nie? No dobra, idziemy kopać, nie? Wydobyćmy tę ropę, bierzemy ze sobą 2000 na pokrycie kosztów. I to jest nasza kasa, którą zarabiamy i za którą będziemy tutaj robić różne śmieszne rzeczy. Natomiast, żeby było równo i uczciwie, każdy z tych graczy zaczyna z 2000 i ma coś z nimi zrobić jak najlepiej. Zobaczmy. Każdy ma teren ziemi, każdy sobie kopie, siemano. Okej, okay, wiesz co robić. Zatrudnij Radię Stetę, aby znaleźć ropę i zbudować i wiercić prosto w niej. Zatrudniamy Radię Stetę. Niech sobie Radię Steta tutaj szuka. No i nie szalejemy. Trzeba brać jak za darmo, dokładnie trzeba brać. Daj ich z 3-4 od razu. A po co mi na pierwszej mapie 3-4 od razu, stary? Coś ty zgłupiał? Po co mi na pierwszej mapie ich 3-4 od razu, jak tu jeszcze czas nawet nie leci? Siemano! Siemano, coś znalazłem. Dobra, ale ja tutaj chcę ustawienia, dźwięk. Trochę zgłośnić. Żebym to słyszał. Dobra, siemano! Się gra, siema. Dobra, znalazłeś tu, to szukajmy tu, nie?
Wiesz, że jak dasz X, to czas leci szybciej, wiem, ale to dopiero się później dowiem. No i dobra, i mamy sobie elegancko. To nierozsądne, aby sprzedać po cenie, jaką teraz oferuje Left Incomes Incorporated. Lepiej przechować ropę, wybierz ikonkę zbiornika. Zbiornik to jest S. Jezu, kto te literki wymyśla? Stawiaj zbiornik, stawiam. Cena ropy zawsze waha się znacznie, śledź ją uważnie. Generalnie chodzi o to, jeśli cena ropy ci odpowiada, użyj tej strzałki, aby wysłać wozy. No dobra. Jeśli cena ropy jest zbyt niska, użyj tej strzałki, aby przestać sprzedawać ropę. No i dobra, spoko. Poziomy mają ograniczenia czasowe, ten poziom kończy się w dniu 31 marca. Też spoko. Myślę, że weźmiemy sobie jakiegoś kunia, jednego albo nawet i dwa. No i będziemy sobie tą ropkę wydobywać. Pytanie, czy my chcemy tu drugiego już radiestetę odpalać. Niech on sobie tu szuka. Na razie będziemy sobie to zbierać, bo za 0,68 sprzedawać nie będziemy. Się dawać podpowiedzi, by błędów głupich nie robił, ale na tyle mało, by za niego to nie grać. No straszne, Feli, twoje starania są. Musimy też pamiętać o tym, że mamy 700 golda. Dobra, cena zaczyna rosnąć. Myślę, że możemy trochę tego sprzedać, żeby mieć pieniądze na biznes. Kopmy tu, żeby mieć pieniądze. Jeśli brakuje ci gotówki, czy nie zdarza się to czasem nam wszystkim, możesz wziąć pożyczkę o bardzo rozsądnym oprocentowaniu. Kliknij licznik gotówki, aby otworzyć konto finansów. I mogę sobie tutaj pożyczyć parę groszy. Niesamowita historia. Dobra, teraz jest dobra cena. Handluj. Handluj z dobrą ceną. Bierzem konia. Bierzem konia. Dobra cena, dobra cena. Good price for you. To jest gorsze niż suicide. Na razie jest to rozkręcające się. Cena spada, ale jeszcze jest zadowalająca. Wszystkie konie na pokład. Do 31 marca mamy czas. Dopóki ta cena tam nam nie spadnie do 0,85, chyba to posprzedajemy, nie? Dobra, starczy. Poczekamy. Pomagazynujemy. Pomagazynujemy. No i co mamy więcej do roboty? No stawianie trzeciej tej jest trochę bez sensu. Możemy tutaj radiestetą gdzieś poszukać jeszcze może jakiś jeden. Tu widzicie, ropa nam rośnie. Jeżeli za dużo wyleci do góry, to będziemy mieli problem. Ale na razie takiego problemu nie ma. Mamy jeszcze cały luty, pół lutego i cały marzec. No nie mamy. No to jest początkowa misja. Tu nie ma. Tu nie ma jakiejś super kombinacji alpejskich. Musimy pamiętać, że... O, dobra, tu znalazł jeszcze coś Józek. Aha, nie mogę. Mogę tylko jedną tą. A stąd mi się opłaca tu kopać? Co mi to da? Nic mi to nie da, co? No dobra, ale zobaczmy. Jakby tu się miała kończyć ropa, to zobaczmy, czy tu coś jest. Trzeciej tej nie chcę chyba stawiać, tym bardziej, że za miesiąc się skończy tutaj mapa, więc raczej powinniśmy się skupiać. Najgorsze jest to, że cena zaczyna rosnąć. To jest dobra wiadomość. Dobra, Ziutek, gdzie żeś znalazł? A, nie mamy pieniędzy. Dobra, kredytu nie chcę brać. Możemy jeden wózek pomału tam odsyłać. Możemy sobie jeden wózek pomału tam odsyłać. Niech tam coś nam zarabia pieniądze. 0,80. No, znowu 0,79. No, zaraz będziemy musieli to opierdzielić i tak wszystko. I to za grosze. 0,78. Dobra, zasuwaj, stary. Jedziesz z tym. I nawet musimy jeszcze kunia jednego kupić, żeby zdążył to wyładowywać. No dobra, to już jest ostatnie 15 dni biznesów. Sprzedajemy wszystko po cenie, jaka jest. Trzeba było jednak ustalić sobie cenę. Troszkę. Szybciej trzeba było to sprzedawać, nie? Czyli nie przy 0,85 stanąć, tylko jechać do 0,8 na przykład. Go, drugi silos. Po co mi drugi silos? Tu się kończy 31 marca. Dzierżawa za 7 dni. Ja muszę to szybko opierdzielić, a nie tam drugi silos. Ja muszę to szybko opierdzielić. Wszystkie konie na handel. Bo za 3 dni się kończy ten. Dobra, prawie wszystko opierdzieliliśmy. Co ty, Feli, gadasz? Dobra, jeszcze te dojadą i sprzedadzą. Dobra, elegancko. Prawie wszystko sprzedaliśmy. Feli ekspert, dokładnie. Za pół darmo, ale jak nie sprzedacie przed upływem czasu, to nic nie zarobicie, no. To nic nie zarobicie. Miałem dwa koła, zarobiłem 2700, wydałem 3300.
to, no, nie wiem, czy to jestem na plusie w tym biznesie, ale zobaczmy, jak poszło naszym konkurentom. No zobaczcie, jako jedyny zarobiłem w ogóle cokolwiek. Jako jedyny w ogóle cokolwiek z tych dwóch koła uratowałem. Jako jedyny coś... Nie wiem, czy powinienem aż tyle koni kupować na sam koniec. Czy ten koń za 150 to mi się zwrócił w ogóle, robiąc jeden kurs. Ale jest dobrze, bo jako jedyni zarobiliśmy. Jako jedyni zarobiliśmy. Te noby, a najwięcej straciła ta, co miała ptaka, a teraz ma małżona. Najwięcej straciła. No i spoko. Jesteśmy na topie. Cześć, nazywam się Fred. Fred is dead, baby. Fred is dead. Chcesz bardziej wydajnie wydobywać ropę? Przyjdź do mojej fabryki. No pewnie, że chcę. Idę do twojej fabryki. Dobra. Okej. Okay. Rozmiar przechowywaczki 7,5 tysiąca. Odnoga. Odnoga jest zajebista. Odnoga jest zajebista. Bo wtedy z jednego tego możemy dwie rurki ciągnąć. Odnoga jest zarąbista. Powinieneś więcej koni dać? Ale po co mi więcej tych koni, jak już i tak prawie wszystko sprzedałem? Jak masz na ujemnym to... No słuchajcie, to nie jest gra na pałę, kupuj 200 koni. Bo to nie na tym poziomie, no. To jeszcze nie teraz. Nie miałem już ropy, było 4 dni do końca. Koń ledwo jeden i tak ostatni zrobił jeden kurs. Odnoga jest OP, szerokość też jest OP. Szerokość też jest OP, bo szybko to złoże, wyciąga. Grubość rury też jest okej, okay. Dokładnie, drugość rury. Goł szerokość i goł odnoga. Żeby pójść goł szerokość i goł odnoga, ja potrzebuję pieniędzy. Więc chodźmy do Zdziśka. Zainwestujemy, Zdziśku, potrzebujemy kupę pieniędzy od ciebie. Potrzebuję 20 tysięcy, 2 tysiące na wejście, powiedzmy tyle. Powiedzmy tyle weźmy na razie od Zdziśka. I zróbmy sobie tą szerokość, tak? I zróbmy sobie odnogę, tak. I mamy teraz 3400, musimy iść do ratusza. Cześć! I iść po następny teren. No i teraz, który teren my chcemy sobie tutaj eksploatować? My jesteśmy którzy? My jesteśmy żółci. Co to jest to, te cyferki? Już wydobyto. Chcecie im powiedzieć, że ta Zdzisława wydobyła na tym swoim terenie 51 jakiś tam baryłek ropy i była na największym gównie minusowym? A ja wydobyłem najmniej razem z tym niebieskim Zdziśkiem. Nie, to ja jestem ten Ricardo. Ja wydobyłem 28 i zarobiłem na tym pieniądze? Obok 51. Pożyczka zaboli. Poziom ropy. Ile ropy było? Nie, to poziom ropy to ile było ropy na tej ziemi. Okej, czyli ona miała zajebistą ropę tutaj. A że gówno z tym zrobiła, to jej problem. Ja miałem najgorsze pole miałem w takim razie, tak? Miałem najgorsze pole, tak? No dobra, to idziemy tutaj. Tysiaczek kosztowało, tysiaczek, tysiaczek. I dwa tysiaczki, przebił ją. Przebił ją i wziął to pole. Przebił ją, wziął to pole, a my wzięliśmy se też obok, elegancko. No dobra, moi drodzy, potrzebujemy dwa koła, żeby wystartować. Mamy 2400, czyli nie możemy oddać 500. Nie możemy, szkoda. Bo zapłacimy z tego duże podatki, odsetki i tak dalej. Ale musimy mieć dwa koła na start, nie? Musimy mieć dwa koła na start. No dobra. No dobra, moi drodzy, nie ma tutaj jaj. Musimy zarobić na pożyczkę. Wydobyć robę, bierzemy dwa koła wszyscy i jedziemy. 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 Ty jesteś D. Szukaj. Od tej pory do 30 czerwca. Dobra, szukaj. Szukasz innego miejsca, aby sprzedawać? Okej, okay, mamy teraz dwie fabryki i musimy obserwować. Szukaj. Musimy obserwować w dwóch fabrykach, jaka jest cena. Gwiazda. No znajdźcie coś, łąby kapuściane. Szukaj. Szukaj, szukaj. Dobra. Siemano. I kopiemy od razu. I kopiemy. I kopiemy. Dobra, tam na razie cieszę się, że znalazłeś, ale ja tu muszę coś zarobić, nie? Dobra, mamy kopanie. Bierem konia, koń jest dwóch. Bierem od razu dwa konie i te konie i powiększymy sobie tu rurę. Od razu. Od razu powiększymy sobie rurę.
I niech konie zasuwają. Handluj tu. Po 1,01 sprzedajemy od razu. Żeby mieć pieniądze tu, nie? Siemano. Bierem konia następnego. Siemano. Po 1,0 to sprzedamy. Pamiętacie, po 0,80 ostatnio opierdzielałem. Nawet. Dobra, tu coś znalazł, ale nic nie znalazł. 0,97. Wszystkie konie na pokład. Wszystkie konie sprzedają. Dobra, tu już jest ropa. Bierzemy następnego konia. 0,95. Trzeba czuwać nad ceną. Dobra. Zwiększamy koszt, grubość rury. Niech on tutaj doi więcej tej ropy. 0,91 to jest ciągle dobra cena. Czy ten coś znalazł? To jeszcze ten pałkarz szuka jeden. Dobra, damy jeszcze jednego pałkarza, niech szuka. 0,88 jeszcze sprzedamy. Jeszcze sprzedamy, a w międzyczasie postawimy sobie elegancki zbiorniczek. Elegancki, sprzedajemy po 0,86, sprzedajemy. Później będziemy sprzedawać po 0,50 i będzie problem. Tu nam się, widzicie, ciśnienie podnosi, musimy... Dobra, teraz wycofujemy stąd sprzedaż, idziemy tu, bo tu cena rośnie, nie? Tu już jest 0,84 i spada, a tutaj rośnie, 0,88. W sumie możemy przeczekać, bo mamy pełny magazyn, to możemy elegancko... Możemy elegancko... ten, jeszcze parę koni... No, robi się tutaj problem, bo mi się tutaj ropa kończy w tych miejscach. No dobra, musimy trochę sprzedać, bo mamy pełny zbiornik. To niech 5 koni, to nawet 6 koni sprzedaje. Ile tu trzeba rzeczy? Szukaj dalej ropy. Szukam, przecież chodzą łebki, gówno znaleźli, zobacz. Widzisz, że chodzą? Łebki nic nie znajdują? Szukam wszędzie tej ropy. Ale łebki nic nie znalazły i muszę tu szukać samemu dalej ręcznie, gdzieś. A to przecież jest drogie. Zaraz mi się ropa skończy. A jeszcze do czerwca bym chciał coś wydobyć, nie? Oni nie widzą dalej. No spoko, że nie widzą dalej. Ja bym chciał, żeby jednak coś widzieli. Bo ja bym chciał jednak jeszcze wydobyć trochę tej ropy. 0,83. Gdzie ty sprzedajesz? Tu jedziecie. Jedziecie wszyscy tu. 0,98 to jest good price for me. Szukaj dalej ropy. Tu puścimy tu, tu puścimy tu, tu puścimy tu. Mam jeszcze 3 miesiące, to jeszcze można by znaleźć jakąś ropę, tym bardziej, że już nam się skończyła ta ropa, tak? My już nie mamy co wydobywać. My już nie mamy co wydobywać. My już nie mamy co wydobywać. Dobra, szybko. Mamy jeszcze 2 miesiące. Jest! Jest ropsko jakieś. I tu jest ropsko, dobra. Tu jest ropsko, powiększamy rurę, powiększamy rurę, powiększamy rurę, powiększamy rurę, powiększamy rurę. A ty czego nie chcesz tu, Dlaczego ty nie chcesz stąd kopać? Dobra. Naprawdę muszę jeszcze tak? Dobra. Powiększamy tą rurę, tą rurę, tą rurę, tą rurę, tą rurę. Dobra, 0,78. Nie sprzedajemy. Nie, nie, nie. Ile tu rzeczy naraz do roboty. Dobra, rury. Bo przestrzeliłeś. Co? No przestrzeliłem, no. Chciałem szukać gdziekolwiek. Gdziekolwiek, cokolwiek. Dobra, zostało 2 miesiące, już to nam wystarczy. Mamy ten główny szlak na grubych rurach? Mamy. Mamy ten szlak na grubych rurach. I ten szlak też mamy na grubych rurach, tak? Tak. Dobra. 0,51, 0,67. Zbieramy ropę na dwa zbiorniki. Gdzieś ciśnienie jakieś jest za duże? Nie, czyli koni mamy wystarczająco dużo. Szkoda. Pytanie, czy tu jeszcze gdzieś coś się nie ukrywa? Jakaś ropa. Zobaczmy. Może jeszcze gdzieś coś znajdziemy. W sumie mamy już tylko miesiąc, więc to już jest głupiego robota szukanie. Jest jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna. Musimy tutaj sprzedać trochę, bo nie mamy pieniążków. I myślę, że to już będzie tutaj cena rosła. My musimy tutaj sobie zarobić trochę pieniążków na powiększenie rury. Żeby nam tutaj tych pieniążków szło i szło.
I tą rurę też sobie pogrubimy. Dobra, czy tu jeszcze może coś znajdziemy? 0,89, dobra, jedź ta już, bo mamy problemy. 0,94, dobra, jazda. Mamy miesiąc na wyprzedanie dwóch magazynów. To już jest dużo. Tu jest jeszcze jedna ropa. Kurde, ile tu ropy jeszcze było. Pogrubić. Konie mówię. A już nie mogę mieć więcej koni. Nie mogę mieć więcej koni. Wyprzedawać po złoty 13. Szybko. Połowa maja do czerwca jest. Już dużo nie zbierzesz. Sprzedawaj powoli. Nie wydawaj już. Już nie wydaję. Już wszystko, co mieliśmy wydane, wydaliśmy. Problem jest tylko taki, że ja pogrubiłem te rury, a jakoś tu wolno to wysysa, co? A, bo tu jedna rura idzie do końca. Okej. Okay. Gdybym na przykład puścił tędy tu i tędy tu, to byłoby to zdecydowanie szybciej, co? Aczkolwiek ja już nie mogę mieć więcej koni. Wszystkie konie są na handel nastawione. Czekamy ostatnie 9 dni i liczymy, że sprzedamy po prostu jak najwięcej. Możemy jeszcze pogrubić sobie tą rurkę, nie? No tu strasznie duże ciśnienie nam idzie. Zobaczcie, konie nie nadążają odbierać tego. Złoty 16, ale szmalcu kosimy. Tam jeszcze 3 konie dojadą. Mamy jeszcze 2 dni. Znaleźliśmy wszystkie złoża, ale tu było jeszcze ropy. Początkowy fundusz 2000, zarobiłem 20 tysięcy, wydałem 12, zadłużenie bankowe 5 tysięcy i tak pomimo kredytu zarobiliśmy 5660. Maciej, ty suko. Milioner, odkryliśmy wszystkie złoża, jesteśmy po prostu suki. Ciekawe, zgadujcie na czacie, komu poszło najlepiej w tej rundzie. Myślicie, że znowu ja zarobiłem najwięcej? Czy że jednak pani, która kiedyś była panem, miała więcej? Ogólnie to słabo. Wojtek. Tyle było z twoich mądrości życiowych. Zgadujcie, kto... To ciekawe, wykluczyłem użytkownika Wojtek na 600 sekund, a on dalej pisze. Ciekawa sprawa, co? Maciej czuwa. No dobra, zgadujcie kto. Jedziemy zobaczyć, kto tutaj zarobił najwięcej. Patrzcie. Na styk. I pani transwestytka zarobiła kupę pieniędzy. Jak ona to zrobiła? I cowboy. $9 więcej zarobiłem niż cowboy z dzisiek. Ja bym dał Wojtkowi perma przynajmniej do końca turmoila. Ja bym dał Wojtkowi perma przynajmniej chyba do końca gry. Do końca live'a. Będę oglądać i tyle. Ty, ale ja ci dostałem timeouta. Dałem, a ty dalej piszesz, o co tu chodzi. A bo pan plok ci anulował. O ty. Dobra. Zarobiliśmy 5660, jest spoko. Zarobiliśmy najwięcej. Spoko. Miło wam poznać, nazywam się Edward i jestem majsterkowiczem. Lubię eksperymentować rzeczami, które pomogą ci znaleźć ropę. No zobaczmy, co ty handlujesz, typie. Głębokość razy 2. Różdżka radiestety szuka 2 razy głębiej. Nice. Prędkość razy 2. Nice, kret. Skaner, nice. No dobra, ale nas nie stać na nic, tak? Nas na nic nie stać. Mógłbym wziąć kredyt, ale czy ja chcę brać kredyt? Na co bym chciał mieć kredyt? Na rozmiar? Żeby mieć większy zbiornik? Wycieki są mniej prawdopodobne. Nisko głowy, bo szczelają. Nie bierz kredytu, nie biorę. No to dobra, skoro nie bierzemy kredytu i nic nie budujemy, to idziemy z taką kasą, jaką mamy do następnej mapy, tak? Żeby pójść do następnej mapy, to musimy iść do ratusza. Siemano. Chcemy kupić jakąś działkę. Ricardo, my mieliśmy 35 tylko na swojej działce. Znowu wybraliśmy kupę. Znowu mieliśmy kupę. Mieliśmy najgorszą działkę. Bierz tą obok. I była najgorsza. I co?
Mówię, bierz tą obok, bierz tą obok. No i co? No i co to znaczy? Bierz tą obok? Dobra, teraz weźmiemy tą na górze. Bo tu może... Nie. Wiecie co? Wezmę tą obok. Bo tu było sporo, to może i tu na kosie będzie sporo. Obok, ale nad nią, a nie z lewej. Tak. Snajper, ty wiesz co to znaczy? Obok, to jest obok i to jest obok. To jest nad, to jest pod. Bierz obok 51 oznacza weź tu albo weź tu. Tu się nie da, wziąłem to. Przebił mnie. Co 3000 mam dać za tą ziemię? Wybierz działkę liczbę. Co? Co? A ci nic? A ci nic nie kupili? Nie, on mnie przebił za 3000. Ja mogę tu wejść za 4? No skurczybąg. Patrz jak się biją o tą działkę. O każdą działkę się tu. No zgłupieliś ta? No zgłupieli. No wezmę tą obok chyba, tą za 1000. Nie będę tu 5000 dawał na jakiś kawałek głupiej ziemi, z której i tak nic nie zrobię. Pan da teraz 4000 jak go przebije. Ja biorę tą. Biorę tą. Przecież się tu nie będę o 5000 bił, czy o 3000. Ja chcę za 1000 ziemię. Licytuj, idź w to. No co wy mnie podpuszczacie, ludziska? Nie podpuszczaj tam mnie. Tam może być gówno, no. Może być gówno. No dobra, damy tu 3 koła. No i ona wzięła 1000. I zobaczycie, jak ona więcej zarobi, to ban. Pan Plok ban. Złoty snajper ban. Zotu ban. I Bajwa ban. Ja też chciałem tu za 1000 wziąć. Wydałem 3000 na jakąś działkę, z której nic nie zarobię. Mam 3000. Jeżeli ja z tego nie wyciągnę kupy pieniędzy, to będzie tragedia. Dobra. Musimy się skupić i od razu. Radiesteta to było D. Jedziemy od razu w 3. Teraz już tu możemy jechać nawet w 4. Stawiamy od razu zbiornik. Nie, zbiornika nie stawiamy jeszcze. Nie. Bo najpierw musimy wiedzieć, gdzie stawiamy wieżyczki ciśnieniowe. I jak już zbanujesz, to zostanę tylko ja. Dokładnie tak, Rajsunia, ale kto nam jest więcej do miłości potrzebny? R. Tu. Dobra. Tu. I ty leć tam, a ty leć tam. Tu też jest? Nie, on szuka. Ten jeszcze tu znalazł, dobra. Mam nadzieję, że nie przestrzeliłem głębokości. Elegancko. Bierzemy konie. Konie to są W. Raz, dwa, trzy. Wszystko sprzedajemy tutaj, póki jest drogie. Cztery. Wygrubiamy rurę. I tu wygrubiamy rurę. Ej, wygrubiam rurę. A, nie mam pieniędzy. Dobra. Już wygrubiamy rurę. Wygrubiamy rurę. Tu to będzie zajebiste złoże. Wygrubiamy rurę, wygrubiamy rurę, nie mam pieniędzy. Konie. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni, żal. Dobra, wiem, że tam masz złoże, ale ja najpierw tu muszę rurę. Póki tu jest dobra cena, to musimy to pohandlować sporo, nie? Z grubej rury po prostu pójść w temat. Pójdą grube rury. Możemy przy okazji tu się przekopać i zobaczyć, jak duże to złoże jest. To jest takie maleństwo? Nawet mnie nie straszcie, że to jest takie maleństwo. Oh my god! Oh my god! Ten znalazł tu... Czekajcie, spauzujemy grę. Ten znalazł tu... To będziemy mogli jeszcze stąd gdzieś wyciągnąć. To się zaraz skończy. No i już zaczynają się problemy. Czy stawiać wieżyczkę tu i kopać tu pod ziemią, czy po prostu stąd nawet iść? Co ja zrobię, jak tu mi się skończy? Nic, będę szukał tu dalej, spoko. Nic się nie dzieje. Siemano, w dół. O kurde, wyciek, wyciek! Wyciek ropa, napraw to kupując nowe wozy, but, zmniejszając liczbę wozów sprzedających ropę.
Wszystkie wozy na handel. Wszystkie wozy kopią. A tu? Czy my tu się dalej gdzieś przekopiemy? Sprawdźmy to. Dobra, tu jest też ropa. Halo. Pogrób. Pogrób. Nowe wozy kolorowe. 0,77 to przesada. Do zbiorników. Dobra. 0,77 to już troszkę za mało. Ten jeszcze tu znalazł coś. Poszukajmy tego. Poszukajmy. Zobaczmy, ile tutaj to złoże ma. Na razie nie mamy pieniędzy, musimy czekać, aż... My tu mamy mapę do czerwca, tak? Tam, gdzie gwiazda drugi może być. Tu się walka toczy o życie. Problem jest w tym, że te ceny pospadały, a mi zaraz się zapełni magazyn. I będę musiał coś sprzedać. Dobra, tu cena rośnie, może jeden konik już tu jechać. Dwa koniki. Oh my god, tu ciśnienie schodzi. Dobra, musimy tu sprzedawać. To czekajcie, tu stana... Tu, o Jezu, co tu się dzieje? Dobra, tu też wyślemy dwa koniki. Bo tu cena już przewyższa, to tu te koniki jeden zostawimy. Dobra, tu wysyłamy wszystkie konie. Już nie, na razie cztery. Tobie nie sprzedam, typie, nie ma szans. Dobra, zobaczmy tu w górę. Tu w dół, gdzie jest ta ropa. Zobaczmy tu, ile ma to złoże. Jest tutaj, dobra. To złoże. W, konie, konie! Bo tutaj ciśnienie nam spada. 0,98, 99, sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy! Wszystko sprzedajemy i nowe konie, nowe konie, nowe konie! Wszystko sprzedajemy, nowe konie! Boże, co tu się dzieje? Wycieki! Te wycieki, te wybuchy, nie mogę więcej koni! Nie mogę więcej koni! Wszystkie konie na handel! Nie mogę więcej koni, jeszcze mam dwa pełne magazyny i tu wszystko się kopie. No zwiększyłbym tu rury jeszcze, a co? Stać nas, moi drodzy, stać nas, zrobimy tu po prostu masakrę ekologiczną. Ta odnoga już nam nic nie robi. Gorzej jest tutaj, bo tu się kończy nam ropa. Czy gościo z różdżką jeszcze mógłby tu gdzieś pospacerować i mi powiedzieć, czy tu jeszcze gdzieś coś jest? Poszukajmy tu tak na pałę trochę. Tu już coś mało leci tą rurą. Tu już coś mało tą rurą leci. Ale tu jaka cena jest wyrąbista. Koni już nie mogę. Bierzcie konie, bo wyciek. Jest nowy ten. Gruba rura. Jazda. Jazda. Jeszcze tu poszukamy. Jazda. Jazda. Szukamy dalej. Szukamy głębiej. Tu szukamy. Tu patrzymy. Siu, siu. Tu gdzieś znalazł. Co on tu znalazł? Gdzie on tu coś znalazł? Halo, gdzie tu coś jest? Gdzie tu coś jest? Halo? Halo, gdzie tu coś jest? Dobra, pogrubiamy rurkę, pogrubiamy rurkę. Ale żeśmy ziemię kupili. No gdzie ty tu znalazłeś coś? E, cieciu! Tu nic nie ma. Cieciosław. 0,90 to cały czas sprzedajemy, jak tu trzeba się orientować. Cieciosław. Dobra, tu takie gówno znalazłeś i to po to mnie tu wołasz, że tu jakiś taki szmelc mały jest? Zgłupiałeś? Tu jeszcze coś jest. Tu jeszcze coś jest. Gruba rura, gruba rura, gruba rura, jazda, gruba rura już tu jest. Dobra. To jakieś maleństwo nieudane. 0,70. 0,60. Dobra, teraz to już sprzedajemy po każdej cenie, chyba że po lewej będzie. No dobra, nie sprzedawajmy chwilę. Poczekajmy, aż tutaj wzrośnie cena. Ona tu zaraz wzrośnie. Tylko że my do 30. Ten został nam niecały miesiąc na to, żeby tu jeszcze coś powalczyć. Wydobądźmy to, tą grubą rurę to trochę niepotrzebnie zrobiłem. Tu już jest max złącz. To wydobędziemy, tego nie damy rady tego wydobyć. To sobie wydobędziemy, jest elegancko. Zapełniają nam się magazyny, cena rośnie na 0,77. Wyślijmy już te konie. Albo jeszcze nie. Poczekajmy na 0,90. Mamy jeszcze 10 dni, dobra, jazda. Jazda, konie, bo tu jeszcze będziecie wydobywać, trzeba to wszystko... Oszukał, mogę robić ci Maciek za doradcę kupującego, kto ci kazał
Przebijać, ja pan Plok. Dobra, teraz już sprzedajemy wszystko, bo już zostało nam tydzień. Tu wszędzie ciśnienie, dobra, już się nie wyrobimy, żeby wszystko sprzedać. Za mało koni. Za mało koni, tu jeszcze w magazynach nam zostało, za dużo ropy tu. Boże, tu jeszcze takie złoże było, zobaczcie. No tu wydobyliśmy bardzo dużo, a tu takiego złoża nie wydoiliśmy. Ale nie było jak, no nie było jak, moi drodzy, nie było jak. Nieco grosiwa osiągnąłem, odblokowałem osiągnięcie. Lewa strona full, no ciekawe, czy tamta, co kupiła ziemię taniej, zarobi więcej. No zobaczymy, zobaczymy. Mieliśmy dwa koła, zarobiliśmy 25 tysięcy, wydaliśmy 12. Grzywna za wyciek 800, nie. Zysk 14 tysięcy, to jest dobra kwota. 14 tysięcy zysku. No i zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Nie jest łatwe życie burżuja, powiedział pan Plok. Failur 15k. Ło, nie ma bana, lewa strona full. XD, XD, moi drodzy. I tak możemy zakończyć nasz odcinek. Tak się robi szmalec, moi drodzy. Transwestytka 3400, Cowboy 1800, ruda co przepłaciła 1600, co wzięła za tysiaka ziemię, a Maciej co 14 koła zarobione, nawet grosz za ten wyciek nie jest najgorszy. Moi kochani, dzięki wam serdeczne, pamiętajcie o łapęcach, a jutro będziemy walczyć dalej o kolejne ziemie, które będziemy zdobywać w Turmoila i zarabiać szmalec. No dzieje się w tej grze dużo, patrzeć trzeba na lewo, na prawo, na wycieki, na wozy, na odkładanie, kiedy przestać sprzedawać, kiedy zacząć sprzedawać. No masakra, masakra, ale to jest zajebiste w tej gierce. Trzymajcie się, pozdrawiam was, siemano i pa pa!